Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na Szachmat, debatę polityczną telewizji Echo 24. Dziś gośćmi programu są Maciej Skwara, bezpartyjni samorządowcy. Dobry wieczór. Mirosław Lach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Państwa. Dorota Galant, Nowoczesna. Dzień dobry. Karol Przywara, Dolnośląski Ruch Samorządowy. Dzień dobry. I Renata Granowska, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, przedłuża się procedura wydania decyzji środowiskowej dla południowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Miał być termin do końca roku, został przesunięty na końcówkę lutego 2018 roku. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynęło 330 protestów, z czego 318 od mieszkańców Wysokiej, jeśli chodzi o przebieg tej drogi przez osiedle Wysoka. Urzędnicy mają miesiąc na odpowiedź na wszystkie uwagi. Myślicie, że w lutym ta decyzja środowiskowa zostanie w końcu wydana i będzie można ruszyć z przetargiem? Czy to jeszcze nie koniec problemów, Dorota Galant? No, ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak będzie z decyzją środowiskową. Mam nadzieję, że w końcu uda się ruszyć temat do przodu. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wybudowanie tej obwodnicy, tego kawałka obwodnicy, to ciągnie, temat się ciągnie już od lat. Blokuje to cały ruch na południu Wrocławia, co jest niekomfortowe dla mieszkańców południa Wrocławia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie komfortowe dla mieszkańców wsi Wysoka, natomiast trzeba liczyć się też z tym, że plany budowy obwodnicy były długo przed tym, zanim deweloperzy zakupili tam tereny i wybudowali tam nieruchomości, które później ludzie kupowali. A kupowali je, bo były trochę na pewno też z tego powodu tańsze. Liczę na to, że mieszkańcy jakoś z władzami się dogadają i ruszy jak najszybciej budowa tej obwodnicy. Mhm. Oby tak było. Jerzy Michalak, członek zarządu województwa, mówi, że jeśli nie zaczniemy tych prac na południu, na południowym odcinku w 2019 roku, to przepadnie dofinansowanie unijne. Renata Granowska, przepadnie, czy jednak uda się? No, na pewno przepadnie, no bo Unia nie będzie czekać, aż się dogada pan wojewoda, mieszkańcy i samorząd. Tak jak Dorota Galant powiedziała, sprawa się toczy od 2013 roku. Miasto Wrocław jest przygotowane i mamy porozumienie z samorządem województwa, że na ten odcinek, który biegnie przez miasto, wyda 33 miliony złotych. Ja w przeciwieństwie do Doroty nie odpowiem tak, że trudno powiedzieć. Ja myślę, że bardzo łatwo powiedzieć. Wojewoda będzie ciągnął temat aż do wyborów samorządowych na jesień. Oczywiście mieszkańcy mają prawo protestować, mają wyrażać swoje opinie, natomiast nie ma takiej jakby władzy, która by przedłużała, chociaż jak widać od jakiegoś czasu Prawo i Sprawiedliwość nie liczy się z przepisami prawa i 30 dni kodeksu postępowania administracyjnego nie obowiązuje. Tak to wychodzi, tak? Czy w lutym? Myślę, że nie, panie redaktorze. Myślę, że pan wojewoda i generalny dyrektor ochrony środowiska i regionalny, bo tam to jest przerzucane. Ja tak dzisiaj próbowałam popatrzeć, jak to jest przerzucane i to jest naprawdę od 2015 roku przerzucane. Jak nie generalny dyrektor, to regionalny dyrektor. Jak nie regionalny dyrektor, to generalny dyrektor. Więc chyba wojewodzie, który i Prawu i Sprawiedliwości, którzy nie mają tutaj w samorządzie województwa ani w Radzie Miejskiej wpływów swoich, a zapewne takowe by chcieli mieć, nie jest na rękę, żeby ta obwodnica powstała kiedy są oni w opozycji, tak? I nie chcę, bo pana wojewodę Pawła Hreniaka posądzać o brak chęci, natomiast myślę, że taka decyzja nie zapada na tym szczeblu. Utrudniają bardzo budowę tej obwodnicy, bo przecież wiemy, że ten drugi odcinek to jest chyba tam do Sobieskiego. Tak, tutaj ten drugi odcinek już przetarg jest rozstrzygnięty. Było projektu i buduj łopata, pierwsza za chwilę zacznie, będzie wbita. 2020 rok, ten odcinek będzie oddany. Także czy wydawać decyzję tą środowiskową, czy nie? No, strasznie mocno pan wojewoda i ci jemu podlegli urzędnicy szarpią temat. No to przechodzimy na drugą stronę. Dlaczego, Mirosław Lach, zależy wam na tym, żeby ta inwestycja powstała, czy nie? Patrzę ci się prosto w oczy, kolego, i się pytam, why? Co?
No, całkowicie się nie zgadzam z tego tytułu, że jak wszyscy tutaj siedzimy na tej inwestycji, wszystkim zależy. Nie tylko Prawu i Sprawiedliwości, ale wszystkim mieszkańcom Wrocławia, również wielu mieszkańcom Wysokiej, która jest wprost zainteresowana z tego tytułu, że jeżeli ta obwodnica nie powstanie, oni nie wyjadą z tego swojego osiedla, oni nie wyjadą, będą spędzali w samochodach po 3-4 godziny, zanim dojadą do swoich mieszkań i później wyjadą. Najgorszą rzeczą, która się tam przydarzyła, to właśnie to, że deweloperzy to kupili, sprzedali, najprawdopodobniej wybudowali, sprzedali, nie wiem, po najniższych cenach. No ludzie tam kupili, no ale powinni też mieć na uwadze to, że tam plan już przewidywał tą obwodnicę. Jeżeli przewidywał, no to każdy, kto świadomie inwestował swoje pieniądze, musiał się z tym liczyć i teraz trzeba uruchomić wszelkie mechanizmy, działania, no żeby jednak no, doprowadzić do powstania tej obwodnicy. Z tego tytułu, że to nie jest tylko interes mieszkańców Wysokiej, tylko tak jak było powiedziane, że to jest interes całego Wrocławia. I teraz sygnał taki, że pan wojewoda utrudnia i w jakiś sposób przedłuża wydanie odpowiednich tam dokumentów czy procedury, no na pewno by nie służył wyborom, no bo jeżeli tak by był przedstawiony, no to mieszkańcy na pewno by nie oddali głosu. No jest problem taki, no że zgodnie z funkcjonującym prawem, które jest, no ci mieszkańcy mają prawo się odwołać, odwołali się, no i przedłuży to całą procedurę i wydania tego oceny środowiskowej, jak również idąc dalej, no może uruchomić szereg procesów w sądzie i tutaj możemy się zatrzymać i to na dłuższy okres czasu, a jest groźba cofnięcia środków z Unii Europejskiej. Czyli wszyscy powinniśmy zabiegać i przekonywać mieszkańców, że to jest no, dla dobra nas wszystkich, mieszkańców Wrocławia, mieszkańców Wysokiej, w ogóle mieszkańców okolicznych miejscowości, bo jeżeli nie zamkniemy tej obwodnicy, to no, naprawdę będziemy mieli o wiele większe problemy komunikacyjne, jeżeli mamy teraz. Żal troszkę, że ten drugi odcinek to będą tylko dwa pasy ruchu. No tak, tak, ale mówię, no dobrze by było, jakby panie radny, był jednak zostajemy dwa na południowym odcinku. Maciej Skwara, pan wierzy w to, że wiosną przyszłego roku wszystko będzie jasne i będzie można rozpisać przetarg? Chciałbym bardzo mocno w to wierzyć, ale nie wydaje mi się, aby taką ilość protestów, jakie zostały złożone, udało się rozpatrzeć w tak krótkim terminie. Na pewno atmosfera wokół południowego odcinka obwodnicy będzie gęstnieć, bo tak jak już tutaj pan radny zwrócił uwagę, zbliżają się wybory i niestety również ten odcinek obwodnicy pełni dość znaczącą rolę w kampanii wyborczej, na czym ja szczerze powiedziawszy ubolewam, ponieważ język, jakim zaczynają politycy mówić przy okazji tej inwestycji, myślę, że nie przystoi chociażby członkom zarządów województwa. Te określenia, które padają chociażby z ust Jerzego Michalaka, że inwestycja jest blokowana przez mieszkańców jakichś tam czterech bloków. Myślę, że nie powinno się w ten sposób określać tych ludzi, którzy protestują, bo mają do tego jak najbardziej prawo. Ja rozumiem, że teraz rola, w jakiej Jerzy Michalak się znalazł, czyli de facto kandydata już oficjalnego na prezydenta Wrocławia, sprawia, że jakby bliżej mu do mieszkańców tych południowych dzielnic Ołtaszyna, Jagodna, jakby jest mniej w roli członka zarządu województwa, a bardziej kandydata na prezydenta. Jednak no tutaj myślę, że też interes mieszkańców tych czterech bloków w Wysokiej powinien być brany pod uwagę. Również taki szantaż
bo tak można to nazwać, że jeżeli teraz nie uda się do 2019 rozpocząć budowy tego odcinka, to ta droga w ogóle nie powstanie. Też wydaje mi się, jest troszeczkę nie fair, bo w interesie zarządu województwa jest to, aby ta obwodnica powstała, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też innych środków. I to nie jest wina mieszkańców ani Wrocławia, ani podwrocławskich miejscowości, że szansa na wykorzystanie tych środków unijnych się oddala w tej chwili. Myślę, że trzeba jak najbardziej tutaj wziąć pod uwagę zarówno protesty mieszkańców Wysokiej, jak też interes Wrocławia i całej aglomeracji wrocławskiej, bo ta obwodnica jest potrzebna nie tylko mieszkańcom Wrocławia, ale całe południe aglomeracji wrocławskiej liczy na to, aby ta droga powstała i aby jej jakość była zadowalająca. Paweł Gancarz, sprawa budowy tego południowego odcinka robi się polityczna? Właśnie chciałem podsumować w taki sposób, że nie ma nic gorszego, jak polityka wkrada się w przedsięwzięcia infrastrukturalne, które mają służyć mieszkańcom. Przy takich przedsięwzięciach powinny wszystkie strony się zaangażować na tyle, na ile to jest możliwe, żeby wszelkie formalności dopełnić jak najszybciej, jak najstaranniej, zgodnie z przepisami prawa. No, kwestia, czy RDOŚ wyda, czy nie, no, na pewno będzie musiał zbadać sprawę. Myślę, że te kilkaset wniosków administracja Urzędu Wojewódzkiego jest w stanie zweryfikować i rozpatrzyć w odpowiednim terminie. Tylko pozostaje kibicować. Zgodzę się z tym, że środki unijne niejako wywierają presję na samorządowcach ku temu, żeby po prostu w czasie się uwijać mocniej. I jest to swoistego rodzaju presja nie tylko na samorządów, ale również częściowo dla mieszkańców. Także to jest to temat na pewno złożony, ale myślę, że te wszyscy sobie z nim poradzą odpowiednio i w końcu ta budowa ruszy. Tutaj mogę dodać tylko, że przez media przewinęła się informacja o problemach na budowie S3 już na etapie wykonawstwa, czyli problemy z płatnościami dla podwykonawców. Jeszcze 3-4 lata temu krytykowane rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego za właśnie nienależyte traktowanie podwykonawców. No widzimy, że ten sam przypadek pojawia się na Dolnym Śląsku i to są uroki przed dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Karol Przewara, co dalej z wschodnią obwodnicą? Znaczy na pewno przed nami trudny czas, intensywny o przygotowanie odpowiedzi na te wszystkie protesty, bo to na inwestorze, na DSDiK leży przygotowanie tychże odpowiedzi. Czasu faktycznie jest niedużo i mam nadzieję, że teraz po tej decyzji będziemy mocno pracowali nad tym, żeby te odpowiedzi przygotować, żeby tego terminu nie przeciągać, nie ogłaszać nowego terminu. No, odpowiadając na tą dyskusję, która tutaj się przetoczyła, kolega z bezpartyjnych samorządowców apelował, żeby nie upolityczniać tego problemu, sam upolityczniając tą sprawę, bo dotychczas rozmawialiśmy bardziej o rozwiązaniach też administracyjnych, technicznych, nie wplatając w to kampanii wyborczej. Pan pozwoli sobie tutaj na wniesienie tego do kampanii Jerzego Michalaka, kandydata DRS-u na prezydenta Wrocławia. Nie jest tak. No, są to rzeczy, które już od lat realizujemy. Projekt tej obwodnicy to już jest przed kilkunastu lat tak naprawdę sprawa. My przejęliśmy te zobowiązania podjęte przez poprzednie zarządy, czy przez poprzednich, czy przez poprzedników naszych na tych funkcjach i konsekwentnie to realizujemy. Nie odbieramy oczywiście prawa mieszkańcom do protestu. Jest to ich święte prawo. Pytanie, czy to jest protest, czy to jest obstrukcja już tego procesu podejmowania decyzji, bo faktycznie jest tak, że przy każdej inwestycji, ja przypominam, jak wygląda budowa czy projekt budowy Mostu Wschodniego i Alei Wielkiej Wyspy. Tam także od wielu lat mieliśmy protesty mieszkańców skupionych także w inicjatywie z kolei nie Wysokiej, tylko inicjatywa Wielkiej Wyspy i tam także blokowane zostało to przez naprawdę małą grupę ludzi, powołując się na wręcz czasem absurdalne pomysły. Tutaj nie wiem, nie znam szczegółów tych wszystkich protestów. Będziemy się nad nimi pochylać i jeśli będzie możliwość, także reagować, ale no, jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby przeprowadzić tę inwestycję jeszcze w tym okresie programowania, bo szkoda by było, żeby te środki przepadły. I jest tak, że one mogą nam przepaść. Jeśli nie wywiążemy się z terminów, to możemy mieć problem, żeby te środki przenieść na inne inwestycje.
bo tam także możemy terminów już nie zrealizować. I wtedy 100 milionów złotych, które mamy na ten cel zarezerwowane, po prostu przepadnie. Więc pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie wszyscy się sprężyć, wszystkie siły polityczne, także wojewoda, także służby ochrony środowiska i ten projekt przeprowadzić, bo naprawdę ucieknie nam bardzo duża suma pieniędzy i nie trafi w inne miejsce, tylko wróci z powrotem do budżetu unijnego. Ja bym tutaj chciał jeszcze ostatnie sprostować. Ja absolutnie tutaj nie podważam zasług i ciężkiej pracy, jaka została włożona w pracę nad tą inwestycją, tylko chciałbym przestrzec przed tym, aby poprzez kampanię wyborczą członek zarządu województwa jest kandydatem na prezydenta Wrocławia, żeby w kampanii jednak nie była faworyzowana tylko jedna strona w tej sytuacji. No i myślę, że też, żeby nie stawiać takich twardych szantaży, jak było to powiedziane, że jeżeli nie teraz, to nigdy. Tutaj stawiamy kropkę, tak, zostawiamy temat wschodniej obwodnicy Wrocławia. Przejdźmy do ordynacji wyborczej. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego. Nowe rozwiązania wprowadzają m.in. dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów, wójtów, wydłużają kadencję rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do 5 lat, likwidują głosowanie korespondencyjne szefów Krajowego Biura Wyborczego. Będzie teraz wskazywał szef MSWiA, to tylko oczywiście niektóre założenia, Renata Granowska. Co na plus, co na minus w tych zmianach? Generalnie na minus to chyba prędkość i takie mieszanie mocne w ordynacji wyborczej, bo tempo, jakie narzucono, jest za szybkie, żeby cokolwiek w ten sposób zmienić. Co na plus, co na minus? Może tak. Przede wszystkim mnie najbardziej uderzyło to, że osoby niepełnosprawne nie będą mogły głosować w taki sposób jak do tej pory i na pewno Platforma Obywatelska uruchomi akcję Dowieź na wybory, więc tutaj już teraz obliguję się do tego, że Platforma Obywatelska na pewno we Wrocławiu, której jestem reprezentantem, taką akcję przeprowadzi. Dzisiaj miałam przyjemność rozmawiania z członkami Wrocławskiej Platformy Obywatelskiej i my taką akcję gwarantujemy, przeprowadzimy. Jeżeli będzie taka potrzeba, dowieziemy na wybory. To jest paskudne, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiła w tym akurat temacie. I cóż, tutaj wielki, wielki minus. Kolejnym dużym minusem jest takie śmieszne zobrazowanie. Ciężko o tym mówić, ale znaczy ciężko to wytłumaczyć, ale jeżeli Państwo oglądają te wszystkie, czy czytają Państwo wszystkie artykuły, to mnie bardzo śmieszy to, że będzie można postawić krzyżyk, tak jak do tej pory, potem go zamazać i postawić krzyżyk w drugim kwadracie. Więc ja już dzisiaj apeluję do wszystkich wyborców, którzy będą chcieli prawdziwości, uczciwości tych wyborów, żeby jeszcze na dole dopisywali, głosowałem na numer taki i taki. Głos wtedy nie będzie nieważny, a to już będzie ciężko zamazać i postawić krzyżyk. Ja się po prostu tego obawiam i patrzę się tu koledze prosto w oczy. Mam nadzieję, że nie pokusicie się, żeby działo się to, co na Białorusi, że w każdym lokalu wyborczym będzie musiał być obserwator. I to też jest, wielki minus. Złamali się, mówię tutaj, spółka ZOO Jarosław Kaczyński i reszta nad tym, że ta dwukadencyjność jednak będzie od tych wyborów. A od 2018. Tak, dokładnie. No, jakieś takie, nie wiem, co wami kierowało, pewnie trochę strach, pewnie, no bo... tak, jest to jakiś plus, ale nie widziałam po twarzy prezesa, to nie była twarz zmącona myślą. Pani jak, radna, kropka, dajmy szansę innym. No kropka, Gancarz, ale to... Jak ja w tej dziedzinie mógłbym mówić godzinę, ale pozwoliłem sobie nie za wiele powiedzieć o obwodnicy i myślę, że w tej części pan redaktor, myślę, że w tej części pan redaktor trochę czasu mi więcej pozwoli poświęcić, ale kilka kwestii takich najistotniejszych. No, na pierwszy rzut oka tak naprawdę prace same nad tym projektem ordynacji wyglądają dziecinnie. Grupa posłów
rozżalonych, rozgoryczonych z doświadczeniem samorządowym, jak donoszą media, no, przedłożyła projekt, do którego po jakimś czasie, po tylko takim pierwszym odkryciu tego projektu, no, wprowadziła kilkadziesiąt czy kilkaset poprawek. No, coś niebywałego, nie wyobrażam sobie takiego procedowania nad uchwałami w swojej gminie, że przedstawiam uchwałę radnym, a za chwilę zgłaszam do tej uchwały kilkadziesiąt poprawek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kadencyjność. Polskie Stronnictwo Ludowe mówi wprost, jak kadencyjność to na wszystkich szczeblach. Niech ona dotyczy też parlamentu. Przewietrzenie jednej, drugiej izby na pewno by się przydało i żeby chociażby, tak jak już kiedyś mówił Waldemar Pawlak, Senat zamienić na izbę samorządową, żeby samorządowcy z doświadczeniem mogli do tej izby trafić. Co do technicznych aspektów, przy kadencyjności, czy w ubiegłych wyborach 38% wójtów, burmistrzów, prezydentów miast tak naprawdę została wymienionych. Czyli ta kadencyjność jest naturalnie zachowana w naszym samorządzie i niekoniecznie trzeba tych dobrych gospodarzy od razu wymieniać mechanicznie po okresie dwóch kadencji. To, co jest istotne i zostało powiedziane, no, głosowanie korespondencyjne, upartyjnienie poprzez wprowadzenie komisarzy. Do tej pory, pewnie Państwo pamiętają, gminne komisje, gminne powiatowe komisje wyborcze konstytuowały się z członków desygnowanych do gminnej komisji wyborczej przez poszczególne partie, komitety. I ci ludzie wybierali spośród siebie przewodniczącego, który koordynował wybory na obszarze danej gminy. Samorząd stał z boku organizacyjnie, odpowiadał za przygotowanie wyborów. Teraz mają to robić polityczni pełnomocnicy, nie wiadomo z jakimi uprawnieniami, jak wybrani, w jakim okresie czasu, wiemy, że na pewno krótkim. Tych zmian jest... Nawet jest zmniejszenie. Jest mnóstwo. To, co jest istotne, myślę, jak w mojej ocenie wydawało mi się, że zapowiedź prezesa Kaczyńskiego, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci będą wybierani przez rady, to jest ta zapowiedź, z której zrezygnuje w którymś momencie. No widzimy, że to posunięcie do tyłu jest dużo większe, ale jest przemycone zmiana okręgów wyborczych do sejmiku. Jest zejście z rad gmin, rad powiatu i okręgów w gminach, powiatach, no ale dalej pozostaje ten manewr sejmikowy, tam gdzie tych środków samorządowych jest najwięcej i to jest duże niebezpieczeństwo. Trota Galant, jak pani komentuje, ocenia te zmiany? No przede wszystkim, tak jak już Renata powiedziała, szybkość wprowadzania, nocne głosowania, wrzucanie 100 poprawek na 10 minut przed głosowaniem do Sejmu, no to jest jakby nieuczciwe i nie w porządku traktowanie ludzi, którzy tam siedzą i pracują po nocach tak naprawdę, to po pierwsze. Po drugie, kadencyjność i owszem, ale jak już kolega wcześniej wspomniał, zdecydowanie na wszystkich szczeblach. Dlaczego nierówno wobec tego traktujemy polityków, samorządowców traktujemy inaczej niż parlamentarzystów. Jeżeli mamy wszystkich tak samo wrzucać do jednego worka, to wrzucajmy wszystkich do jednego worka, a nie dzielmy ich na pół. Tudzież tak jak do tej pory Prawo i Sprawiedliwość zawsze dzieliło na lepszy i gorszy sort wobec tego. Bo tak to mogę odczytać tylko. Kolejna sprawa to jest wskazywanie tych 100 komisarzy, prawda? Jeżeli będą oni wybierani przez ministra, no to dla mnie to jest zdecydowanie upolitycznienie i to w ogóle bez dwóch zdań. Dokładnie. Kolejna sprawa, z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Ograniczenie głosowania dla osób niepełnosprawnych, korespondencyjne głosowanie dla osób, które w danej chwili z różnych powodów i różnych przyczyn życiowych znajdują się poza granicami naszego kraju. Ja nie mówię o takich, którzy wyjechali na stałe, mieszkają i nie mają nic styczności z Polską, tylko o ludziach, którzy z różnych przyczyn musieli na przykład wyjechać. Jest to ograniczenie ich praw. Nie mogę się zgodzić z tym, że porównywanie, że ogranicza się te prawa, bo przy głosowaniu korespondencyjnym mogło dochodzić do fałszowania wyników wyborów, to co będzie, jeżeli będziemy mogli skreślać jak chcemy po kartach, to jakie to będzie w takim razie za fałszowanie? No, jeżeli nie można korespondencyjnie głosować, bo mówi się, że w ten sposób fałszuje się wybory, to w jaki sposób dla mnie to jest ewidentnie, że będą fałszowane wybory, jeżeli będzie można po 5 krzyżyków stawiać i tak jak na powiedziała, proponuje wstawiać przy swoim krzyżuku parawkę. Przechodzimy, Maciej Skwara. JOW-y zostają, ale w gminach do 20 tysięcy, a to taki wasz był postulat. JOW-y zostają niestety tylko w najmniejszych gminach. Nie wiem, dlaczego tutaj ustawodawca chce dzielić Polaków na lepszych i gorszych, takich, którzy mogą wybierać radnych w ordynacji większościowej. Inni muszą jakby godzić się na wybór dokonany przez szefów partii większych.
gminach. Natomiast oceniając te zmiany tak w sposób bardzo techniczny, ja tutaj już bym nawet nie chciał wchodzić w dyskusję, czy dwukadencyjność jest dobrym rozwiązaniem, czy złym. Ja myślę, że ta dyskusja będzie trwała jeszcze dużo, długo po wprowadzeniu tych przepisów w życie. Przede wszystkim jest to niekonstytucyjne ograniczanie biernego prawa wyborczego. Konstytucja polska mówi wyraźnie, że dwukadencyjność dotyczy tylko i wyłącznie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, więc jeżeli chcielibyśmy wprowadzić dwukadencyjność na jakimś innym poziomie w samorządach, należałoby wcześniej zmienić konstytucję. O tym Prawo i Sprawiedliwość z pewnością zapomina, więc te zmiany są po części niekonstytucyjne. Z jednej strony próbuje się przekonać wyborców, że zmiany idą w dobrą stronę, tak jak chociażby zmniejszenie liczby komisarzy z 400 do 100, a tak naprawdę wprowadza to jeszcze większy chaos, jeszcze większy bałagan, ponieważ postanowiono zrównać teren, na którym działa komisarz, do okręgu senackiego i dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład w województwie wałbrzyskim, gdzie okręg senacki to są 3 powiaty, chyba 40 gmin, więc jeden komisarz wyborczy będzie organizował wybory do 40 rad gminnych, a we Wrocławiu mamy dwóch komisarzy, którzy będą organizować wybory do jednej rady. Nie wiem, podzielą się, że jeden będzie organizował wybory tylko dla połowy kandydatów. Nie wiem. Tutaj trudno jest mówić, że te zmiany mają jakiś wymiar pozytywny. Mi się wydaje, że cały ten projekt powinien zostać wycofany, a powinniśmy rozpocząć poważną debatę nad zmianą prawa wyborczego w Polsce, która nie powinna trwać przez 2 tygodnie, ale chociażby wzorem Wielkiej Brytanii roczna debata byłaby jak najbardziej wskazana. Karol Przywara, jak pan się zapatruje na te nowe zasady gry? Znaczy, przede wszystkim cieszy to, że się Prawo i Sprawiedliwość wycofało z tych najgorszych pomysłów, choć wcale te nowe zmiany też nie są korzystne. Chciałem pochwalić właśnie to, że JOW-y zostały zachowane i że te zmiany okręgów wyborczych będą przesunięte. To nie będzie od tych wyborów 2018, tylko od następnych. Czyli jeszcze te okręgi do sejmiku będą ustalane przez właśnie samorząd województwa. Także to jest zmiana pozytywna, nie jest taka taka szybka, jak było zagrożenie. Oczywiście całe te minusy czy negatywy, które zostały przez poprzedników wypowiedziane, zgadzam się. Głosowanie korespondencyjne no to jest skandal, ale to już jesteśmy przyzwyczajeni, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadza takie rozwiązania antyobywatelskie według własnego widzimisię, nie konsultując tego z nikim, we własnym gronie, nawet znaczy konsultuje prezes, konsultuje ze sprawozdawcą i to jest jedyna konsultacja społeczna, która jest przeprowadzana w Prawie i Sprawiedliwości, a korporacje samorządowe, Związek Województw, Związek Miast i Powiatów, nikt nie był w tej sprawie konsultowany. Wręcz przeciwnie, wszystkie te organizacje opowiedziały się i oprotestowały te zmiany. Więc tutaj pod tym naporem Prawo i Sprawiedliwość częściowo się wycofało, choć też wypuściło bubel prawny i będziemy jeszcze mieli, chociaż nie w Trybunale, bo Trybunał też przyjęty, no nie wiem, kto się do tego odniesie. Nie wiem, kto się do tego odniesie, Mirosław, możliwe, że Komisja Panie Radny, Wenecka. Jest coś, co się panu nie podoba w tych zmianach? Przepraszam, zacznę od tego, że dużo uwag, ale jak sami żeście państwo zauważyli, że 90% uwag, które było skierowane do tego projektu, zostały uwzględnione przez Prawo i Sprawiedliwość. 90%, proszę sprawdzić i będziemy wtedy wiedzieli, o czym mówimy. A patrzymy na wagę tych... Tak jest. Czy jest czyli coś, co się nie podoba, panu pytałem? Centralizacja wszystkiego. Generalnie rzecz biorąc, po przyjęciu tych poprawek, powiem, że